Cześć, witam was w moim następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki vlog z całego dnia, czyli można powiedzieć daily vlog. Dzisiaj będzie... Oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz do subskrybowania mojego kanału. Dzisiejszym filmiku również będzie, nie będzie pozdrowień. Będą w następnym. No i tak, ja przychodzę do królików, no to pierwsze co robię, sobie popatrzę na króliki, jak tam u nich, a tylko w środku, na zewnątrz. Dopiero później patrzę, jak idę im dać jeść. Kiciuś się też zaczął odzywać. Dobra, trzeba trochę mieszanki dorobić. Jedną. Dwie jęczmienia i owsa, jedną pszenicy i jedną granulatu. Bierzemy, wymieszamy i tu jeszcze mam trochę chleba i obierków z ziemniaków. Więc też dostaną, jakby coś, godzina 8 rano. Dobra. Zacznijmy tutaj od samicy, dam jej dwa kawałki chleba też. No i taką będę łopatkę mieszanki. Dobra. Samica PC już troszkę nabrała trochę masy. Już nie czuć tych kości jak ostatnio. No i bardzo dobrze. Tak ma być. Im daje dwie łopatki, a chleba im nie daje. Ze względu na samicę PC. Oraz obierków ziemniaków też podpalonym czarnym nie podaje. Samczykowi też oczywiście taką inną łopatkę dam. Zamykamy, zaczynamy od samczyka WM. Widzę, że kurki już sobie siedzą w gniazdach, więc mamy w ogóle jakieś jajka. Może też pozbieramy na filmiku, zobaczymy. Jak ta samiczka, jeszcze nic nie widać, że coś tam budowała, jakieś gniazdka, coś takiego. Dobra, jedna łopatka mieszanki i dam jej dwie kąki chleba jeszcze. Dobra, zamykamy z samczyką i barana jeszcze. Też mu daję na łopatkę i dwie kromki chleba. Ok, zamykamy. Teraz sobie przejdę do królików na zewnątrz. Tam ich będę karmił. Ale tego nie będę nagrywał, ponieważ ten vlog nie jest po to, żeby tylko karmić króliki, tylko wszystko robiliście na tym vlogu. Może wam tak pokażę klatkę, bo ten film, który dzisiaj nagrywam, jest wtorek, zobaczycie jutro w środę. A film z budowy klatki, a czy tych dwóch komór, zobaczycie w piątek lub sobotę. No i tak to na razie wygląda. Tam dobudowałem do samej góry. Tutaj taką małą ściankę zrobiłem. Tutaj nie chodzi, na środku przygnęcie taką jedną deskę, ale tu będzie chyba jeszcze jedna tak zrobiona. Czyli są też, no i później tutaj będą drzwiczki, tu jedne drzwiczki, tu jeszcze będzie gdzieś taki próg w jednej klatce i w drugiej. Myślę, że sobie robić to na zawiasach, ale to nie może być na tych grubych deskach, tylko na tych, o, na tych cienkich musi być. No i później tutaj zrobić przegrodę do końca i będzie git.
Dobra, na to mierze zobaczymy się później już przy coś tam, troszkę nagram wam tam z tej budowy, ale wiecie, nie dużo, żeby wam dużo też nie zdradzić. Witam was ponownie, jest godzina 14. Przyszłem tutaj dalej budować kratkę, ale z tego wam nic nie będę pokazał, bo to będzie na osobnym filmiku. Przyszłem sobie teraz pozbierać jajko od kur, tam widzę, że parę jajeczek jest. No to myślę, że sobie je pozbieram. Mam taką miseczkę jakąś, do tej miseczki sobie dam. No, kurka tylko mnie zobaczyła, raz uciekła. Tutaj na okienku są dwa jajka. I zobaczymy, czy coś tu pod kurką jest. Też dwa. Czyli póki co cztery jajka. Może jeszcze doniesie ta kurka, zobaczymy. Teraz sobie wyjdę. Zamkniemy. I odezwę się do was tak pod wieczór, jak będę klikon dawał jedzenia. No i mamy wieczór. Zaczynam dawać klikom jedzenie. Tutaj dałem podpalanym czarnym, czy samicy z młodymi. Jednemu młodemu troszkę przygniotłem tutaj łapkę, bo tutaj miał łapki, nie zauważyłem i przymkłem. Ale nic mu się nie stało. Więc to najważniejsze. Ciągle, dobra. No i może teraz dam wszystkim, pokażę, ja wszystkim klikom daję tego jedzenia. Prosili się o filmy dłuższe, no to macie dłuższe. Tylko zobaczymy, za jakim skutkiem ludzie łapią w górę i w ogóle. No i czy ktoś zobaczy ten film do końca? Okej, wam się vlogi bardzo podobały. Zrobiłem pierwszego, patrzę. Fajne wyświetlenia były, drugi już coraz więcej, coraz więcej. Najlepszy był chyba vlog 10. Zebrał tam jakieś, no chyba ponad 2000 wyświetleń, więc no spoko wtedy było. No ale niestety później zaczęło się coś psuć. Oj, oj, oj. A dobra. I później na przykład vlog nagrałem 600, to miał 600 wyświetleń, no i naprawdę nie wiem, co to się mogło stać, że taka tak nagle spadła oglądalność vlogów, no ale w końcu się coś zawsze nudzi, nie? Się coś nudzi w końcu, więc no. Czy sami się jeszcze muszę nalać wody. A ja sobie teraz przejdę do klików na zewnątrz. Ja mi się nalać tutaj przy ścianie jestem. Muszę sobie naładować. Do taczki dać klikom. Się skończyła w tej oto taczce. Ogólnie widzicie, to jest taka deseczka, z jakim tutaj przemontowaliśmy, żeby siano nie wylatywało, bo to się troszkę zawsze się marnuje, tutaj coś wyleci, wiadomo, na dzięki tej deseczce tego siana będzie o wiele mniej wylatywało lub nawet w ogóle nie będzie wylatywać. Tam przy sumie było to samo. Ale przysłanie było to bardziej konieczne ze względu na to, że kury wchodziły tam pod spodem. No i tam na słomie sobie znosiły jajka. No i przy okazji tą słomę również wywalały właśnie tam od spodu. No tam były tyle, jest ok, nie chodzą. Ta słoma już tam nie leży. Znaczy jeszcze leży, ale tego jeszcze ostatni raz nie posprzątałem, więc. Nie, później już na pewno jej nie będzie. Tak, tutaj samiczce damy. Nie powinienem w sumie zdejmować pojdła, dlatego że w nocy jednak jest dość sporo na minusie. Nie, chociażby dzisiaj było minus 4. Dwa dni temu w nocy było minus 5. Co prawda te pojdła zamarzają, ale mam fajny sposób. Taki, że przychodzę rano i leję klikon do pojdeł gorącą wodę, która otrzyma nawet taki nie wrzątek, ale poza z kranu taka bardzo gorąca woda jest, no i niemal od razu rozpuszcza ten lód i kliki się mogą napić.
To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. No i cześć.